Witajcie moi drodzy, z tej strony Magot, Geek Factor. W dzisiejszym odcinku mam dla Was recenzję gry Stworze, gry przygodowej w pogańskich, słowiańskich klimatach, gdzie gracze wcielają się w stworzenia z tejże mitologii i wchodzą, panoszą się po krainie jakiejś takiej tutaj słowiańskiej, polskiej, nie wiadomo jakiej, i wchodzą w interakcję z prostym, ciemnym, pogańskim ludem. Tęże grę dostałem ze swojego portfela, ponieważ jest to mój osobisty egzemplarz z akcji. Wspieram to. I teraz tak. Normalnie powiedziałbym, że jest to jeden z dwóch filmików poświęconych tej grze. To jest recenzja. W osobnym filmiku macie wideoinstrukcję i kliknijcie sobie w link pod nagraniem. Ale tak nie będzie, ponieważ dawno, dawno temu, kiedy graliśmy w prototyp tej gry pod czujnym okiem Grzegorza Arabczyka, czyli twórcy tejże gry, to on tam zasady wyjaśniał, więc stwierdziliśmy, że nie będziemy się powtarzać, więc tam te zasady są. Natomiast tutaj dla takiego przypomnienia ja pokrótce przedstawię Wam zasady tej gry, co trzeba zrobić, żeby w miarę szybko zacząć w nią grać, a potem przejdziemy do recenzji. A jak już przejdziemy do recenzji, to mam dla Was małą, chociaż może nie aż tak małą, niespodziankę. No będzie drobna niespodzianka. A zatem przejdźmy teraz do stołu, pokażę Wam, jak zacząć w to grać, a potem niespodzianka. W grze Stworze każdy gracz kontroluje poczynania stwora z mitologii słowiańskiej, czyli tytułowe stworze. Za przykład niech posłuży nam widoczna tutaj Mara. Do kontrolowania naszego stworza służyć nam będzie widoczna tutaj karta postaci. Każde stworze charakteryzuje się dwiema cechami. Brutalnością oraz sprytem. Wykorzystując brutalność, stworze wzbudzać będzie strach w sercach prostego ludu, tym samym zdobywając ich posłuszność. Wykorzystując spryt, stworze wykonuje dobre uczynki, dzięki czemu zaskarbia sobie przychylność ludzi, którzy chcą stwora czcić. Nasze stworza mogą być aktywne w nocy lub w dzień i w zależności od pory dnia, tak będą prezentowały się statystyki ich cech. W tym wypadku wyraźnie widać, że cechy Mary mają wyższe wartości w nocy, czyli de facto Mara jest stworzem bardziej nocnym. Po lewej stronie znajduje się tor życia, na którym wykładamy przedstawione tutaj znaczniki witalności. Na początku gry wykładamy ich tyle, by zapełnić wszystkie takie oto puste pola. W trakcie gry nasze stworze będzie tracić lub odzyskiwać witalność. Po prawej stronie umieszczamy znaczniki oddziaływania. Na początek zaczynamy z dwoma znacznikami przychylności i dwoma znacznikami strachu. W tym momencie, żeby pokazać Wam, jak wyglądają, celowo umieściłem znaczniki awersami do góry. Jednakże podczas gry znaczniki te umieszczone będą rewersem do góry. Znaczniki te będą nam potrzebne do wykonywania niektórych akcji, o czym powiem za chwilkę. Przyjrzyjmy się pokrótce planszy do gry. Plansza do gry podzielona jest na cztery obszary, których granice wyznaczone są taką oto przerywaną linią. Każdy z czterech obszarów na mapie składa się z dwóch miejsc: wioski oraz okolicy. Ma to o tyle znaczenie, iż karty zadań, które będziemy wykładać na mapie, dzielą się na dwie pule, przeznaczone właśnie dla wiosek i okolic. Tak mniej więcej wyglądałaby plansza z wyłożonymi na niej kartami zadań. Jak widzimy, karty te wykładamy awersem do góry. Są one jawne dla wszystkich graczy biorących udział w grze. Aby wygrać, gracz będzie musiał zrealizować wszystkie misje dla swojego stworza. Liczba misji do zrealizowania w celu osiągnięcia zwycięstwa uzależniona jest od trybu rozgrywki. Po zrealizowaniu misji, w dowolnym momencie dalszej gry, gracz będzie mógł jednorazowo skorzystać z bonusowego efektu, jaki zrealizowana misja daje. Aby zrealizować misję, gracz wykonywać będzie szereg akcji. Tutaj widzimy dostępne do wykonania dla wszystkich graczy akcje. W trybie podstawowym akcji jest 5. W trybie rozszerzonym akcje będą wyłożone parami, a tym samym będzie ich 10. Każda akcja lub też para akcji sparowana jest z tak zwanym wydarzeniem. Zobaczmy teraz, jak to wygląda. Gracz deklaruje, którą akcję chce wykonać. Załóżmy, że jest to akcja odpoczynek. Zabiera kartę akcji ze swojego miejsca, przesuwa karty po prawej stronie w lewo, a następnie kartę wybranej akcji przesuwa na koniec. Dodatkowo zmniejsza licznik danego wydarzenia, czyli liczbę na tej oto kosteczce. Było 4, zmieniamy na 3. W
tym momencie gracz może wykonać akcję zgodnie z opisem na karcie. W tym miejscu przyjrzyjmy się wydarzeniom i ich licznikom. Gdy licznik danego wydarzenia był na polu 1 i ponownie została wykonana akcja znajdująca się pod tym wydarzeniem, licznik jest zerowany, co oznacza się przez zdjęcie go z planszy. W tym momencie w odpowiedniej fazie rundy odpalany jest efekt tego wydarzenia. Gdy zostanie to zrobione, licznik wydarzenia odkładamy z powrotem na kartę na wartości odpowiedniej dla liczby graczy biorących udział w rozgrywce. Niektóre akcje, jak na przykład zagubione dzieci, myśliwy lub zadanie, wymagają fizycznego pojawienia się stworza na mapie lub przemieszczenia się na niej. Zobaczmy, jak to wygląda. Załóżmy, że gracz kontrolujący Marę chciałby zrealizować widoczne tutaj zadanie, czyli duch złego człeka. Przyjrzyjmy się na chwilę zadaniu. W tym miejscu znajduje się fabularny opis zadania. Tutaj efekt zrealizowanego z powodzeniem zadania. To pole oznacza skalę trudności, o której powiemy za chwilę. Te pola oznaczają modyfikatory do testów na spryt lub brutalność. Jeśli symbol danej cechy opatrzony jest kreską, oznacza to, że danego zadania nie można zrealizować tą właśnie cechą. Czyli w tym wypadku to zadanie zrealizować możemy jedynie sprytem. A teraz, jak zrealizować zadanie i jak zdać test? Po pierwsze, musimy przemieścić nasze stworze do danej okolicy. Służy nam do tego taki stand z jego podobizną. Aby jednak stworze mogło znaleźć się w okolicy, musi tam w jakiś sposób zaznaczyć swoją obecność. Stawiamy stworze w okolicy, a następnie ze swojej karty postaci bierzemy żeton oddziaływania odpowiadający testowi, który chcemy zdać. Jeśli chcemy zaliczyć zadanie używając sprytu, musimy wyłożyć znacznik przychylności. Jeśli chcielibyśmy zdać test na brutalność, musielibyśmy wziąć znacznik strachu. Teraz jedna ważna rzecz. Ponieważ niektóre zadania można zdać zarówno brutalnością, jak i sprytem, nie chcemy, by nasi przeciwnicy wiedzieli, w jaki sposób to realizujemy. Dlatego też wybrany przez nas żeton kładziemy rewersem do góry. Musi być to jednakże żeton odpowiadający testowi, który zdajemy. Czyli generalnie jest to w pewien sposób niejawne, co robimy, ale spostrzegawczy przeciwnicy będą w stanie wydedukować, co dokładnie robimy. Wykładanie znaczników zakrytych nabiera sensu, jeśli przyjrzymy się misji Oto jestem, której nie będę tutaj przybliżał, jej opis znajdziecie w instrukcji. A więc mamy już wystawione stworze, położyliśmy znacznik oddziaływania, wracamy do zadania. Realizować je będziemy sprytem. Symbol tutaj oznacza skalę trudności oraz porę dnia, w której będziemy zadanie realizować. W tym przypadku jest to noc. W dwóch miejscach na planszy znajdziemy wszystkie symbole związane ze zdawaniem testów nocnych oraz dziennych. Nasze zadanie opatrzone jest takim symbolem. Na skali symbol znajdziemy tutaj. Jest to skala trudności. Oznacza to, aby zdać test, dobieramy tyle kart odpowiedniej pory dnia, ile wynosi dana cecha dla danej pory dla naszego stworza, w tym wypadku 4, ewentualnie zmodyfikowana o wszelkie modyfikatory opisane na karcie zadania. Załóżmy, że wylosowaliśmy te 4 karty. Jeśli pamiętacie, taki symbol zaznaczony był na karcie zadania, które chcemy zrealizować. Oznacza to, że na wylosowanej przez nas karcie musi znaleźć się dokładnie ten symbol lub któryś wyższy. Przynajmniej raz. Oznacza to, że w naszym przypadku zdaliśmy test i pomyślnie wykonaliśmy zadanie. Jak już powiedziałem, realizacja zadań będzie przybliżała nas do wypełniania misji. Ten gracz, który jako pierwszy wypełni wszystkie swoje misje, wygrywa. I tak w bardzo telegraficznym skrócie prezentują się zasady gry Stworze. A zatem, to jest moja niespodzianka. Zobaczcie, jaki piękny okaz rasowy z krwi i kości recenzent. Zobaczcie, pięknie, profesjonalnie ubrany, jak się prezentuje. Moi drodzy, jeśli jeszcze nie poznajecie tej charakterystycznej, pięknej, przystojnej twarzy tego Adonisa planszówek, jest to niejaki Gambit. Gambit, czyli ostatnie, ale nadal podium, tak? Żeby nie było, że tutaj deprecjonujemy. To jest podium plebiscytu planszowy Grand Prix 2018 na najlepszy vlog, więc jest tutaj ze mną naprawdę elita. Ja się robię taki mały, chociaż facet jest mojego wzrostu, ja się robię taki malutki, ale on zaszczycił mnie swoją obecnością, a w pewnym sensie ja też jego, ale jest tutaj ze mną i razem będziemy recenzować grę Stworze.
Tomku, możesz się teraz przywitać z widzami. Dziękuję Ci za tak piękne wprowadzenie. Wydaje mi się, że jest Magocie. Za mało piękne, ale już nie chciałem przedłużać. Czołem, witam wszystkich widzów Geek Factor. Tomek Dobosz z Gambit TV z tej strony. Jeszcze raz dziękuję, Magot, za to, że pozwoliłeś mi tutaj być z Tobą. To ja dziękuję. Wziąć udział w tym, eksperymencie. Eksperymencie. Recenzenckim. Tak. No dobra. To co? To lecimy z koksem chyba, Lecimy z koksem. Zapraszamy Was do naszej recenzji gry Stworze. Tak jest. No dobra, Magot, to wstępy porobione. Wstępy porobione, tak. Możemy zacząć... faktyczną recenzję. Tak, ogarniać temat. To co, jedziemy z tym waszym systemem, bo tak, on jest bardzo fajny. Taki. Możemy pojechać według naszego template'u recenzji. Tak jest, bardzo sympatyczny. A zatem, 1 do 5 graczy. Ha! W zasadzie działa, tak? Da się grać we wszystkie jakby liczebności. Mhm. To jest nowe słowo chyba? Nie. We wszystkich konfiguracjach? Tak, o, bardzo ładnie. Da się grać we wszystkich konfiguracjach, chociaż uważam, że taki sweet spot to są 4 osoby. Mm-hmm. Ja się zgodzę. Im więcej, tym lepiej, bo jednak na 2 osoby ta gra wydaje mi się zbyt pasjansowa. Tak, a dla jednej osoby to okej, no ona jest, działa, ma tryb jednoosobowy, ale ja nie to nie jest. Zagrałem raz. Nie próbowałem. Nie wiem dlaczego, ale jakoś nie. Są gry, w których chętnie sprawdzę tryb jednoosobowy albo sprawdzałem, ale ta gra jakoś mi nie pasuje do trybu jednoosobowego i jakoś nie skusiła tam mnie do tego, żeby spróbować. Grasz na czas, musisz wykonać... Mniej więcej wykumałem z instrukcji. Wykonać... Do tego przejdziemy. Tak, do tego przejdziemy. Wykonać misję w odpowiednim czasie. Który jest odmierzany wydarzeniami. Działa, ale nie urywa od włoka, także... A dla 5 gra, na 5 osób to już jest taki duży, masywny... Jak na przykład grasz nocnicą, to dobrze by ci nie urwało od włoka, bo byś zginął. Bo no, to jest taka wielka tylko ćma. Odwłok, no. Taka wielka ćma, nie? Dobra, 1 do 5 graczy. Teraz tak, wiek 12+. Ja powiem szczerze, nie jestem tutaj do końca przekonany, bo niby to nie są treści jakieś kontrowersyjne. No tak, no ja wiem, jest rusałka, która pokazuje piersi, nie? Niby... Ona dużo razy pokazuje, bo tam na kartach jest sporo. No tak, na kartach sporo. Jeszcze widać jej pośladki, widać jej piersi, widać jej ponętne usta, widać ją całą, widać jak tuli faceta w wodzie. Zaprasza faceta do wody bardzo załatnie, z jedną piersią odsłoniętą. No nie, no dobra, rusałka jest pełna erotyzmu, no nie oszukujmy się. No jest. I teraz tak, bo to jest ewidentne. Mhm. To jest ewidentna taka rzecz, która mogłaby być barierą, jeśli chodzi o o wiek. Natomiast ja się zastanawiam jeszcze tutaj nad tą całą resztą, bo tu jest ten taki aspekt, dała mi do myślenia kiedyś wypowiedź, ja wiem, że to jest troszeczkę teraz zboczenie z tematu, ale mimo wszystko dało mi to trochę do myślenia, jeśli chodzi o wiek i jeśli chodzi o odbiór tej gry. Bo nie wiem, czy pamiętasz, była taka kontrowersyjna sytuacja, nie wiem, czy tam w ogóle to śledziłeś, jak składaliśmy my jako Geek Factor, składaliśmy widzom życzenia świąteczne. I ja sobie upstrzyłem głowę choinkowymi lampkami, co zostało przez jednego z widzów odebrane jako mój ewidentny żart z Jezusa Chrystusa w koronie cierniowej. Tak? No tak to odebrał. I tam jako argumentu na to, że... Znaczy, tam on powiedział o czymś takim, że takie rzeczy jak moje zachowanie, według jego, znaczy zgodnie z jego interpretacją, tak? Że takie zachowanie jest karygodne, a on mi przecież jest w stanie grać w grę w stworze i się dobrze przy niej bawić. Co zasugerowało, że sam klimat pogański taki może już być w jakiś sposób... Może być dla niektórych ludzi jakąś barierą, może być kontrowersyjny, mogą na grę negatywnie patrzeć. I teraz tak, zastanawiam się przy tym modelu, w jakim chowane są u nas dzieci, tak, i jak u nas wygląda ten model społeczny, że tam wiesz, są lekcje religii i tak dalej. I to jest takie trochę B, bo jest pogańskie. Zastanawiam się, czy to wszystko jakoś nie wpływa i to, że tu jest można robić dobrze, można robić źle, można ludzi krzywdzić. Czy to w jakiś sposób nie wpływałoby na to, że ta granica może powinna być delikatnie wyższa, a może właśnie nie to jest... Nie wypowiadam się, tylko też przyznam, przyznam, że w ten sposób na to nie spojrzałem. Mhm. Natomiast ja bardziej patrzyłem pod kątem mechaniki i nagich piersi, o których już żeśmy wspomnieli. Mhm. No bo mechanika dla jakby młodszego odbiorcy może być zbyt ciężka. Może nie taka podstawowa mechanika, tak? Mhm. Ale tutaj jest sporo negatywnej interakcji. I to takiej
mocnej wprost. Niektórzy młodsi mogliby się z tym nie czuć komfortowo, że ktoś ich pojechał, bo chciał, tak? Bo miał na to ochotę. Niektóre ciągi decyzyjno, tak, przyczynowo-skutkowe też mogą nie do końca być ogarniane przez młodszych graczy. Także ja myślę, że to 12 plus jest jakby okej, jeżeli, wiesz, patrzeć na to z tego kąta, który ty podałeś, może mogłoby być wyżej, nie wiem, 13, no, bo to już jestem taki... Ale 12 plus według mnie jest okej. Ja to zawsze to ocenę tego wieku to zrzucam na Kaczmara, bo on ma dzieci, to jest w stanie lepiej ocenić. Myślę, też. Że grał... Ja nie grałem z synem w stworze. Nie, ale też no, on jakoś tak lepiej to kuma, lepiej jest w stanie ocenić, nawet jeśli w daną grę nie grał z dzieckiem. No i teraz tak, 60-180 minut. To 180 to... To ta, znaczy ja jeszcze do tego wrócę w trakcie naszej radosnej opowiastki. Ale powiem tak, ciężko jest mi wyczuć tę grę, gdzie jest max, gdzie jest min. 180 minut jest osiągalne. Poczekaj, i to 180 nie 3 minut godziny. To jest 3 godziny. Tak? Tak, no, 3 godziny. No 63. Tak, jest to osiągalne, nie jest to ciężkie nawet do osiągnięcia. I z tymi 180 minutami jakby wiążą się dwie rzeczy. O jednej już mogę teraz powiedzieć. Pisanie dla takiej gry na pudełku 180 to jest dla niektórych może być odstraszające. A o drugiej rzeczy wy pozwolicie, że powiem troszeczkę później. Mam nadzieję, że o tym nie zapomnę. Natomiast 160 to wydaje mi się, że jeśli się weźmie tryb podstawowy, a się dobrze zna zasady, co akurat by jedno wykluczałoby drugie, żeby dobrze znać zasady i grać w tryb podstawowy, no to wtedy można by to pewnie pyknąć nawet w pół godziny. No nie, w pół godziny nie, ale myślę, że nie. 60 to dla tego bardzo podstawowego trybu zasad. Na 3 osoby może się ogarnie. No myślę, że tak. No ale rozstrzał jest duży. Rozstrzał jest duży i... I może być troszeczkę... Jeśli znaczy ktoś tak naprawdę dziwnie, się... Może być dziwnie odebrane. No. Godzina do tak, trzech? Tak, no właśnie, jeśli ktoś bardzo się tym sugeruje, to może być rozstrzał, który troszeczkę wprowadzi, znaczy skonfuduje. O, bardzo ładnie rzeknięte. Dobra, to mamy za sobą. Pudełko mamy za sobą, znaczy mamy obok siebie, ale mamy to już za sobą, chociaż prawda jest taka, że sporo już tematu poruszyliśmy, tylko patrząc na te trzy aspekty gry, czyli ilu graczy, na ile tak i od ilu. Dobrze. Co macie dalej w templecie? Co mamy dalej w templecie? Dalej w templecie bierzemy się za wykonanie. Ja się wypowiem tak, że ja grałem w prototyp i ten prototyp wyglądał bardzo podobnie do tego. Przynajmniej jeśli chodzi o kolorystykę. Oczywiście nie było tych wszystkich fajnych drewienek, ale jak dla mnie, ja nie widzę jakichś diametralnych różnic. Mi się to podoba. To jest bardzo minimalistyczne. Może momentami zbyt minimalistyczne, bo te ilustracje na rewersach kart widzisz, są piękne. One, to się z tym zgadzam, to jakby wszystko jest minimalistyczne, to jest bardzo ładnie jakby siedzi w klimacie według mnie. Ale to, co mówisz o rewersach kart, rewelacyjna rzecz, że na każdej karcie misji masz inny rysunek. Tak, to jest fajne. Który dodatkowo pasuje w jakiś sposób do tytułu tej misji. Tak, tu się Rusałka, ta, której powab zniewala. No i nie jest wiem, chłop, widać, który jest tak, zniewolony. Tutaj ktoś śpi z rybkami. Ta, która strzeże zatopionego skarbu. I jest jakaś tam butelka pod wodą. To jest super. To jest naprawdę fajnie pomyślane, dobrze zrobione i wprowadza graczy od razu w klimat tejże gry. Ale mam przynajmniej 3 zastrzeżenia do wykonania tej gry. Dawaj. Rzecz numer 1. Już nie będę podnosił tej planszy, bo widzieliście ją i u Magota na skrócie zasad i na moich zasadach. Ale kolorystyka tej planszy sprawia, że karty zadań się z nią zlewają. Tak. Bo te karty zadań też są po prostu takie szare i tyle. Tak? I bardzo często się zdarzało w naszych grach, że ktoś wykonał zadanie i zapomniał dołożyć i nikt tego nie zauważył, bo to była jedna taka beżowa plama tutaj. Tak? Tak. I tak jak o tym mówisz, to się wydaje troszeczkę może
taki nie do uwierzenia. No jak, no przecież masz karty, no światło się za... Ale ja ciebie w pełni rozumiem. Tylko to jest... Widz może się zastanowić, jak można nie zauważyć, że na planszy nie ma karty. Ale tak, można. Ja się w pełni zgadzam, że to się bardzo zlewa. Druga rzecz. Mhm. I to będzie bardzo ostra informacja. Osobiście wybatożyłbym gościa odpowiadającego za te kostki. O ile sam pomysł tych kostek jest rewelacyjny. Za który aspekt? O ile pomysł na te pazurki jest świetny, klimatyczny, naprawdę. Niech to człowieka, dwójka... który dołożył tą malutką kreseczkę przy dwójce przeciągnąłbym pod kilem. Po jakiego grzyba ta kreseczka? Ten malutki element sprawia, że ta dwójka notorycznie... Brana jest za trójkę. Tak. Mhm, tak, to jest prawda. Aczkolwiek to, co mi się w tych kostkach bardzo podoba, to jest genialne. Leciutkie. Jakie one są leciutkie. One są jak z takiej pianeczki. Po prostu to jest genialne, bo to są kości, którymi się nie rzuca de facto, je się przekręca. I ja pierwszy raz wziąłem te kości... No po prostu nie mogłem się nadziwić, jakie to jest fajnie zrobione, że to jest leciutkie. Super, super. To jest też, to jest awesome. Tu jest też taka... Tu jest pewien paradoks. I on mi tak nie doskwiera na planszach stworzy, co, bo tutaj jest tak fajnie wkomponowane, co mi trochę doskwiera tak tylko i wyłącznie optycznie, to w niczym nie przeszkadza, ale jakoś tak optycznie mi doskwiera. To jest pewien paradoks, ponieważ tak jak powiedziałeś, zgadzam się, że karty zadań zlewają się bardzo mocno. I, ale to wszystko jest nadal spójne. Wszystkie te karty stworzy, ich misji, ich atrybutów, karty lokacji, zadań i tak dalej, to wszystko, ten guślarz i tak dalej, to wszystko jest w jednej stylistyce, w jednej kolorystyce, to jest bardzo spójne. Po czym po planszy chodzisz z tworzem, które ma genialną, bardzo kolorową, bardzo pastelową kolorystykę. I nie to, żeby to był problem, tylko tak jakoś jest dziwnie, bo jest ta taka bardzo minimalistyczna, nawet można by o niej powiedzieć troszeczkę brzydkawa, ale przez to ładna na swój sposób plansza i te super wypaśne, praktycznie fotorealistyczne grafiki tych stworzy. Nie wiem, czy grałeś z figurkami. Nie mam figurek. Nie grałem ja grałem jedną, pierwszą chyba moją partię z figurkami, niepomalowanymi jeszcze takimi z egzemplarza pokazowego, ale to były finalne figurki. I powiem ci, że one są ładne, tak? One są troszeczkę chyba mniejsze od tych standów, ale wpasowują się w ten koncept zlewania się wszystkiego ze wszystkim. Niepomalowane one są szare. No tak. I nie mają jakoś tam turbo dużo elementów czy tam szczegółów. I bywało tak, że człowiek, wiesz, tu coś patrzył, rzucał okiem na planszę, kurde, gdzie jest to? Nie, to ja nie. A, to jestem ja. Bo one jakby nie są tak bardzo podobne do tych wizerunków stworzy tutaj. Mają troszeczkę takie własne. Tak? Troszeczkę inaczej wyglądają. Nadal. Tak? No, jak tam się przyjrzysz, to nocnica, okej, okay, gdzieś tam jest tą ćmą. Ale są figurki, które... Nie, to... Aha, to byłem ja. Dobra, to tu byłem, nie? Pomalowane na pewno byłyby super. Czyli w porównaniu z tamtymi niepomalowanymi figurkami, to, to jest lepsze dla mnie, jest tego, że je widać. Aha, no to widzisz. Czekaj, jeszcze miałem się nad czymś popastwić. Nad woreczkiem? A, tak, bo to ci mówiłem wcześniej. Woreczek. Świetna rzecz. Tutaj się chowa te żetoniki, wszystkie malutkie, które się wyjmuje i dociąga w trakcie gry. No i w trakcie gry trzeba dociągać żetoniki. Zaraz mi porwie woreczek. No dobrze, widzowie rozumieją. Tak? Ja pierniczę. Dlaczego ten woreczek nie jest większy? No wiem, okej, okay, możesz wysypać, ale ja jakoś jestem przyzwyczajony do wielu innych gier, w których były woreczki, z których coś się wyciąga, nie wiem, Orlion, Altiplano i tak dalej, i tak dalej. Spokojnie ręka wchodzi i tak wyciągasz bez problemu. Widzisz, ja... Drobnostka, okej, okay, drobnostka, bo jakby nie wpływa może na mechanikę, ale troszeczkę irytuje gdzieś tam z tyłu głowy. Przynajmniej mnie irytowało. Wiesz co, ja nie zwróciłem na to uwagi, bo ja mam bardzo smukłe palce pianisty, więc... Ja podobno też miałem, ale teraz już mam takie serdele, więc... No takie serdele, bo za dużo w planszówki grasz. Tak trochę. Tak to wygląda. Ja gram trochę mniej, więc nie mam takich serdeli. Nie, ja... Dzisiaj jak mi o tym powiedziałeś, tak się myślałem, no może, ale... Ja nie wiem, jakoś mnie to tam nie uderzyło. A woreczek jest fajny i też jest ładnie wykonany, mi się podoba. I dwie ostatnie rzeczy. Jak już się mam czepiać, to lecimy, nie? Jeszcze wykonanie? Tak, jeszcze wykonanie no się czepiam. No to dajesz. I to są
to są też drobnostki, tak? Ale mi się rzuciły w oczy. Po pierwsze, talia dnia i nocy. Mm-hmm. Co stało na przeszkodzie, żeby na talii dnia zostawić samo słońce, a na talii nocy na rewersie zostawić sam księżyc? Ja wiem, drobnostka i czepialstwo. Czekaj, to zaraz zaczniemy szukać jakichś błędów tutaj w druku. Ale nie, po prostu. Nie, rozumiem, to widać. Rozumiem. Aha, na planszy też słabo są odznaczalne te obszary, granice. Tak. Mało widać. Szczególnie no, są miejsca, gdzie można się pomylić. Jedna też znowu, czepialstwo, okej, okay, ale to coś, co mnie uderzyło. Taki problem z continuity, takim wiesz. Zgubiłem polskie słowo. Ciągłością? Ciągłością, tak. Spójnością, o. Spójnością grafik. Na planszy stworza mamy brutalność i spryt. Mhm. Spoko. Na kartach zadań też mamy brutalność i spryt, tylko odwrotnie. Więc najpierw spryt, potem brutalność. Nie można było tego zrobić. I właśnie dlatego ty zająłeś trzecie miejsce na Grand Prix, a my byliśmy poza podium, ponieważ ty wyłapujesz takie drobnostka, rzeczy. Drobnostka, tak? Drobnostka, ale gdzieś tam, nie wiem, czy to ja mam jakiś ten OCD, że takie rzeczy czasami wyłapuję. Poza tym, no bardzo ładnie, poza tak? To. Klimatycznie, fajnie. Ale klimat jest. Do klimatu jeszcze myślę, że wrócimy, jak omówimy sobie rozgrywkę. No właśnie, co sądzisz, taki pedant, nie pedant, może osoba tak wnikliwie do tego wszystkiego podchodząca, niech mi powie w telegraficznym skrócie, żeby to nie trwało 50 godzin. Ja i w telegraficznym skrócie. Tak, ty i telegraficznym skrócie. No dobra, wiedziałem, na co się pisze. No wiesz. Znaczy, ja myślę, że my obaj się wiedzieliśmy, na co się pisze, bo ja też lubię pogadać. Co sądzisz o rozgrywce? Taki wytrawny gracz jak ty i potem zetrzemy to z opinią gracza mniej wytrawnego. A pierwsza moja rozgrywka... Ty jesteś wytrawny, ja jestem słodki. O. Suche. Pierwsza moja rozgrywka w stworze i było wow, jakie to jest fajne. Mhm. Wow, kurczę, klimat, tak? Zadania, tu, misje, negatywna interakcja, mogę komuś podłożyć świnie, mogę komuś coś wymienić. Nie wiem, misję podebrać, coś. Mhm. Wtedy graliśmy tę pierwszą rozgrywkę na takich troszkę tych uproszczonych zasadach. Też Grzegorz nam je tłumaczył. Mhm. Trwało to 2,5 godziny, ale ten czas minął tak. Tu wybór akcji, wiesz, dosranie komuś, że tak się wyrażę, przez zakrycie akcji, którą on pewnie będzie chciał. Ja przepraszam, ja nie wiedziałem, że on się będzie tak wyrażał. Ja też nie wiedziałem. Ale to jeszcze nie jest tak źle chyba. Ja nie wiem, my już mamy na bakier z wieloma widzami za bluzki, więc... Dobrze. Kontroluj się. Będę, przepraszam. Nie, no żartuję. Co dalej? Te wydarzenia, tak? Mhm. Wymiana tutaj, że to ten tor tu spada, te wydarzenia się odpalają w różnym momencie. Wow, jakie to jest fajne, jakie to jest klimatyczne, jakie to jest super. Tak jak to mówisz i twój ton głosu sugeruje mi, że zaraz tak. Będzie takie wielkie no ale. Ale to była pierwsza gra. Mhm. I niestety z każdą kolejną ten efekt wow robił się coraz mniejszy, mniejszy i mniejszy. Z każdą kolejną grą wywiewało mi z tego klimat, zostawało samo suche przekładanie kart, wyciąganie tych kart z talii dnia i nocy, żeby zobaczyć, czy zdałem test. Jakby gdzieś w kąt poszły te wszystkie fajne fluffy i te ciekawe rzeczy, a została sucha mechanika, a co gorsza, to jest określane jako gra przygodowa. Ale to nie jest gra przygodowa. To jest wyścig. To jest typowy wyścig. No tak, w sumie można by tak na to spojrzeć. Bo tutaj jakby przez cały czas rozgrywki to nie jest tak, że ty się rozwijasz, coś robisz i na końcu kto będzie najlepszy gdzieś tam to wygrał, tak? Tu masz wykonać 8 misji. Swoich. Jeżeli wykonasz, wygrałeś. Nieważne, co zrobili inni. Ty wygrałeś. Koniec. Finito. I to jest druga rzecz, przy której chciałem wrócić do czasu gry. Wyścigi lubię.
ale jeżeli wyścig ma trwać 3 godziny... To już nie lubisz. To już nie jest taki wyścig, w który się fajnie gra. Mhm. Tak? Bardzo szybko ze stworza uleciała dla mnie ta fajność, ten klimat. Mhm. Zostało suche powtarzanie zadań, które są w zasadzie identyczne, bo czym się różni schadzka kochanków od ukrytego skarbu, tak? Mhm. Modyfikatorem i użytą talią. Pijany młynarz od schadzki kochanków nie różni się niczym, jeżeli chodzi o zdanie testu. No tak, no. To jest to samo, mhm. tylko efekt karty, którą potem dostałeś i którą możesz wykorzystać, jest inny. Mhm. Wiesz, tutaj słucham tak ciebie i rozumiem cię jak najbardziej, tylko zastanawiam się na dobrą sprawę, czy nie jest tak trochę z każdą grą. Że każda, tak jak powiedziałeś, że każda gra, znaczy przepraszam, powiedziałeś, że ta gra wytraca. Tak naprawdę chyba gdzieś, jeśli grasz po raz enty albo ennasty w jakąś grę, to każda gra będzie wytracać. Teraz pytanie, czy ta gra w twoim odczuciu wytracała szybciej niż inne? Bo ja też coś takiego zauważyłem, tak? Też pierwsza gra to było ogromne wow. Chociażby ze względu na tematykę, która, no nie, musisz przyznać, że nie jest za często poruszana. No nie, taka tematyka. W tym ujęciu na pewno nie. I też jak już po otrzymaniu tego egzemplarza, pierwszy raz graliśmy z Alą i tu mnie bardzo uderzyła jedna jej uwaga, że ona zasiadła do tej gry i ona brała te kolejne zadania i tak sobie patrzyła i teraz tak, to można zdać tym sprytem, czyli teoretycznie tym dobrem, to można zdać tą brutalnością, czyli działając na szkodę tego biednego ludu. I ona mi powiedziała po tej rozgrywce, że na początku gry to ona tak się zastanawiała, cholera, ona miała dylematy. Ona miała moralne dylematy, czy zrobić to tak, czy inaczej. Co świadczyło o tym, że ten początkowy próg klimatu jest naprawdę wysoki. I później, oczywiście później przyznała, że... teraz to wyjdzie tak, że ja się zasłaniam tu czyjąś opinią, nie mam swojej. Ale co tam? Ale później, przyznała, że no to było tak, że już później mniej się nad tym zastanawiała, czytała sobie opis i tak dalej, ale gdzieś ten klimat się powoli, się delikatnie wytracił i chodziło już o to, żeby wygrać. Potem wchodzi optymalizacja. Tak, wchodzi optymalizacja. Natomiast ja tak się... I to, właśnie to, co ona mi powiedziała o tej grze i też moje doświadczenia z tą grą, zaczęły mnie skłaniać ostatnio ku takim przemyśleniom, znowu taki delikatny off-topic, zacząłem się zastanawiać właśnie nad klimatycznością gier generalnie, bo pomyślałem sobie, dobra, to jaram się na przykład, otwieram grę, gram w nią pierwszy raz i jaram się jej klimatem, ale po jakimś czasie łapię się na tym, że już tylko kalkuluję, dobra, tu jeden robotnik, to będzie 2 złota, za 2 złota kupię 2 drewna, żeby móc wybudować ten budynek i bardzo dużo gier wytraca ten klimat na rzecz strategii, na rzecz kalkulowania, ale czy to ma w tym momencie sprawić, że ja powiem, że gra jest nie klimatyczna w ogóle, bo ja później za jakiś czas znowu do niej zasiądę, zobaczę te grafiki i tak dalej. Czyli, że każda gra gdzieś, nawet już w trakcie jednej rozgrywki traci, bo tak naprawdę chodzi o to, żeby wygrać, żeby przekalkulować, żeby wygrać ten wyścig, wygrać potyczkę kosmiczną, bitwę i tak dalej, żeby wygrać. Dla mnie ta gra oczywiście, tak jak wszystkie, wytraciła trochę, tak? Wypolerowała się. Ta farba troszeczkę zeszła. Ale ja jeszcze cały czas gdzieś za sprawą tej całości, tak jak ostatnio rozmawialiśmy, recenzowaliśmy Rising Sun, że tam są drobne elemenciki, które każdy sam w sobie no daje jakąś taką drobineczkę klimatu, ale wszystkie razem dają pewien poziom klimatu, taki, który jest ok, bo na później on top jest rozgrywka. Czyli wiadomo, że ja się nie będę rozpływał i nie będę gadał po japońsku do mojej planszy, czy tutaj po, nie wiem, staropolsku. Ale gdzieś ten poziom jest taki, że nie jest tak, że ja go nie czuję kompletnie. I mówię tutaj o wszystkich elementach, o całokształcie. Gdybym miał się skupić faktycznie, tak jak powiedziałeś, wziąć te karty zadań, przyjrzeć się jednej, drugiej, no tutaj kogoś porwę, a tutaj kogoś zabiję. Tak, tylko ja mam jakby ten problem, że dla mnie już to gdzieś jest na tyle odarte, że kiedy siadam i robię zadania, to już jest tak. Okej, okay, to zrobię na spryt, nie? A to zadanie zrobię na ten. A rozumiem. Chociażby Eldritch Horror. Aha, to nie grałem. Nadal
grałem w niego tyle. Mhm. I nadal, kiedy gram, to czytamy sobie zadania, te zdarzenia, czy tam te spotkania, a nie jest tylko dobra, wytestuj to. Mhm. Zdałeś? Okej, okay, no to coś tam się stało, nie? Rozumiem. No. Nadal to działa. Mhm. Tu, bo tam jest, tam jest przygoda. Mhm. Tutaj szybko schodzi do optymalizacji. Nawet ten element misji, gdzie można ułożyć te sobie misje, w jakiej kolejności chcemy je wykonać. Mhm. Ten element, gdzie gramy więcej osób, że część misji zostawiam sobie, część tak. rozdaję graczom tak, innym. Tak. Mhm. Niby to miało być takie, że okej, to można komuś dowalić, ale i tak sprowadza się do tego, że kiedy jakby znasz już postać, którą grasz, to wiesz, które misje sobie zostawić i jak je mniej więcej ułożyć, tak, tak. żeby było od najprostszej, potem do najtrudniejszej, potem będziemy sobie kombinować. Ewentualnie to, co dostaniesz od innych graczy, też jakoś tam, aha, no to tu mogę sobie wrzucić. No tak, i no też jak... przestaje to być kombinowanie takie tu i teraz, tylko wiem, okej, okay, gram, nie wiem, szeptuchą, aha, no to te cztery sobie zostawiam, bo one są najlepsze dla mnie, resztę, okej, okay, jakoś tam rozdam, nie? No tutaj ten aspekt, jeśli dobrze poznasz grę, to faktycznie ten aspekt, że możesz sobie zaplanować, co dla ciebie jest najłatwiejsze i wtedy tylko jest pytanie, co dostaniesz. Ja mam wrażenie, przepraszam, że ci przerwałem, nie, ja mam wrażenie, że akurat stworzeł nie padło, padło ofiarą takiego właśnie syndromu recenzenta, gdzie jako recenzent My jako recenzenci musimy zagrać w tę grę odpowiednio dużo razy, tak? Po prostu usiąść, grać, żeby poznać. I z tego względu niektóre gry szybciej dochodzą u nas do tego momentu, gdzie się właśnie blakną. Tak. Normalny gracz, taki, który sobie tę grę pewnie kupił, dostał, cokolwiek, kiedy będzie grał w stworze, nie wiem, raz na dwa tygodnie, bo się umówi i sobie zagra, ten przemiał radochy będzie miał dużo dłuższy. Wolniejszy, tak, no. Więc... No ale tak jak mówię, no tak, no, ale wiecie, nie kochani, potrafiło. No, tak? My patrzymy na to, tak jak my na to patrzymy, to jest czepianie się każdego szczegółu, to jest wnikanie w każdą rzecz, ale też wy to, co my mówimy, wy musicie przetrawić przez to właśnie, jak często chociażby wy byście grali, no bo... No tak. Wiadomo, że ten odbiór będzie inny. Dla mnie ta gra nie wytraca aż tak szybko, wydaje mi się, jak tobie. Natomiast, no tak, zgodzę się, że to, co zacząłem mówić, jak poznasz grę wystarczająco dobrze, no to kiedy układasz sobie te misje, wiadomo, no jeśli nie chcesz być jakimś masochistą i na przykład oddać komuś najłatwiejszej, a chociaż może, czemu nie? Tak? Może jest to jakaś też metoda na to, żeby troszeczkę zwiększyć żywotność i regrywalność tej gry, zostawić sobie to najtrudniejsze, oddać komuś najłatwiejszą, ale jeśli ktoś chce wygrać, należy do tych ludzi, którzy uwielbiają wygrywać, nienawidzą przegrywać, no to ewidentnie, przepraszam, piękne słowo, no to naturalnie postąpimy tak, że oddamy to, co jest najtrudniejsze, więc tutaj tylko pozostaje ta losowość, co nam kto odda. Tak? Natomiast ja no, muszę to przyznać z całą szczerością i z całą szczerością po prostu też gracza, tak? Przede wszystkim gracza, że mi się w to jeszcze cały czas fajnie gra i jeszcze jestem spokojny o tych kolejnych kilkanaście rozgrywek, a też wiem, że po intensywniejszym ograniu tej gry, ja przez dłuższy czas teraz pewnie do niej nie wrócę z braku czasu i wiem, że jak do niej wrócę, to gdzieś będzie znowu opadło i teraz mi znowu wróci ten klimat, i znowu to będę czuł, także o to jestem spokojny. Natomiast, bo już chyba troszeczkę tutaj czas nas goni. Znaczy, nie wiem, bo jak jeżeli jeszcze mówimy o mechanice, to jeszcze mam dwie rzeczy. Dobrze, proszę. Ponieważ nie wiem, czy trafiło ci się, albo komukolwiek, kto grał w stworze. W stworze jest jedna z dwóch najgorszych mechanik, jakie mogą być w grach z negatywną interakcją. Pierwsza najgorsza mechanika to jest eliminacja gracza, tak? To no, się zgodzimy. Tak. Tego nie ma w stworze, ale jest za to tracenie tury. W stworze, kiedy tracisz wszystkie punkty witalności, wracasz do swojego legowiska i w przyszłej turze możesz wziąć tylko akcję siedziby, odzyskujesz jeden punkt witalności, w następnej turze będziesz mógł coś zrobić. Ale jeżeli zanim dojdzie do twojej następnej tury, ktoś cię znowu łupnie kartą czy czymś, zabierze ci ten punkt witalności, to twoja następna tura to jest znowu odzyskanie jednego punktu witalności. I to jest
wyścigu, który jeszcze trwa długo, w którym tury dosyć długo trwają czasami, to jest tak frustrująca rzecz, kiedy jedną, dwie, w jakichś tam skrajnych przypadkach, trzy tury pod rząd, nie robisz nic. I to nie nic, że nie wykonasz optymalnej akcji, bo ktoś ci ją zajął, tak? Ale nie robisz dosłownie nic, tylko żetonik. To grajcie. No tak. To grajcie. No furia. A to się zdarza, tak? Bo... Szczerze nie zdarzyło mi się. Mi się zdarzyło. Nie zdarzyło znaczy, mi się. Mi, tak? Ale w mojej rozgrywce. Sam raz to nawet zrobiłem. Nie zdarzyło mi się. Może to wynikało z życzliwości innych. I to, co jest frustrujące na maksa, po prostu tracenie tury takie nie z twojej, to nie z twojej winy, nie dlatego, że nie wiem, źle oceniłeś liczbę zasobów, źle oceniłeś, nie wiem, liczbę pól, które musisz przejść, tak? I nie doszacowałeś. No kurczę, i w następnej turze, no nie mogę zrobić tego, co chciałem, muszę stracić turę, żeby dobrać ten brakujący zasób. Moja wina, no nie doszacowałem. A tutaj ktoś ci daje w twarz i ty nic nie robisz. Nadstawiasz drugi, trzeci, czwarty i piąty policzek. Coś w tym guście, więc to jest straszna rzecz. To może być bardzo frustrujące, tylko zastanawiam się... No to dobra, teraz jest takie gdybanie, jak według ciebie mogłoby to być rozwiązane? Nie mam bladego pojęcia, szczerze mówiąc. A nie jestem, wiesz, projektantem gier, ale no to jest taka mechanika, która może być bardzo słabe. No. A druga rzecz. Druga rzecz, trochę mi uciekła. Aha, cały ten pomysł z akcjami przekładanymi i przesuwanymi i tak dalej. Bardzo fajnie to wygląda. Przy czym tutaj znowu dochodzimy do momentu, gdzie nie z naszej winy, tak, ani nie też celowym działaniem innego gracza, ale można czasem i celowym. Tak, jeżeli można. To jest, można celowym, jasne, ale bardzo często jest tak, że miałem jedną taką rozgrywkę, gdzie gracz, pierwszy gracz zaczął od wykonania zadania, czym od razu wypełnił swoją misję. To była jego pierwsza akcja, pierwsza tura. Po czym kolejnych dwóch graczy, którzy też by to mogli zrobić, nie mogło tego zrobić, ponieważ zadanie było, obie karty zadań, misji zadania były pod spodem. Tak? I... No tak, i potem tak. Doszło znowu do tamtego gracza i on znowu coś zrobił też zadaniem i miał drugą misję wykonaną. To jest takie... To nie było, wiesz, jego wspaniałe zagranie, czy jakiś, wiesz, tam geniusz strategii, tylko... No tak wyszło. Okay, tak wyszło, nie? Tak wyszło. I na początku gry, wyścigu, dzięki tak wyszło, on ma dwa kroki do przodu przed wszystkimi, tak? No tak, tak. To tu się zgodzę, że ta mechanika gdzieś sprawia, że właśnie ktoś może iść fajnie krok po kroku kolejne misje, a ten drugi, trzeci czy tam czwarty może utknąć totalnie, bo to właśnie też, kompletnie lawinowo tak. Już nie będzie mu szło. Tak, wszystko tak i to będzie, nie dlatego, że on wszystko nie że ten wcześniej zrobi coś, żeby jemu przeszkodzić. Nie, on zrobi swoją optymalną akcję, a tamtemu już zostanie no, nic. Tak, tak, to się zgadza. No ta mechanika, to znaczy, ona jest z założenia jest fajna, mi się to podobało właśnie, że jest takie urozmaicenie, ale fakt, że ona ma pewne słabe punkty i mogą się tworzyć takie wąskie gardła tutaj. To się zgodzę. Ja jeszcze przejdę do czegoś, bo tak z Kaczmarem rozmawiałem, tak gdzieś tam chyba nawet w naszej topce gier z zeszłego roku o tym wspomniał, że o tym trybie tym uproszczonym, tak? O tym trybie podstawowym. I Kaczmar mówi, że to jest coś absolutnie niepotrzebnego i tak dalej, i tak dalej. Ja powiem szczerze, że grałem w ten tryb podstawowy. I ja bym zrobił coś takiego, bo ja mam wrażenie, że ten tryb podstawowy został źle nazwany, bo on jest, jak dla mnie, to powinno się nazywać tryb szkoleniowy. O. I tylko do tego powinien służyć, ponieważ tryb, moja pierwsza rozgrywka to była w trybie podstawowym, po tym jak dostałem ten egzemplarz, bo pierwsze cztery tury to były na zasadzie ja zrealizowałem misję, przeciwnik zrealizował misję, ja zrealizowałem przeciwnik, ja przeciwnik. I do tej czwartej misji zastanawiałem się,
Dobra, to czy to tak nie będzie do końca? Czyli de facto ten, kto był pierwszym graczem, to wygra tylko dlatego, że był pierwszym graczem. I później piąta, szósta były na tyle trudne, że trzeba było trochę się natrudzić i de facto ja w przypadku jednej misji, i to jest tutaj minus, bo tylko raz grałem w tym trybie, więc tylko tutaj się mogę tak wypowiedzieć, grałem którymś, chyba chowańcem. I on ma tam coś takiego, ma jedną misję, to jest bodajże piąta czy szósta, że musi mieć dokładnie 5 chyba punktów żywotności. Ale on zaczyna z 6. A w trybie podstawowym nie ma opcji na to... Tak, nie ma woja i guślarza. Nie ma opcji na to, żeby stracić życie. Czyli jedyną opcją na realizację tej misji było oto jestem. Tak. A do oto jestem złożyło się tak, jak rozmawialiśmy przed chwilą. Że układ misji i układ tych zdarzeń i zadań wszystkiego był tak niefortunny, że ja po prostu nie mogłem tego zrobić. I przegrałem. I na początku myślałem, że to będzie właśnie taki, ten tryb będzie takim pasjansem. Ty, misja, 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 ty zaczynałeś pierwszy, ty wygrałeś. Mhm. Tak nie było i on jest fajny, żeby wprowadzić. Naprawdę on jest fajny, żeby wprowadzić, ale powinno się to określić tryb szkoleniowy, zagrasz raz, potem przechodzisz do trybu normalnego, a nie rozszerzonego, bo tryb podstawowy faktycznie... Znaczy teraz w tej nowej instrukcji... Do instrukcji przejdziemy za chwilę. Właśnie, ja nie wiem, czy ktoś jeszcze dogląda. Czy ktoś jeszcze dogląda? Dobra, instrukcja. Więc instrukcja, znaczy nie wiem, czy się zgadzasz z tym, co powiedziałem. Nie, no jest, to zdecydowanie masz rację. Tu no. Nie będę już przedłużał. Więc tak, instrukcja i nie jest dla mnie żadnym usprawiedliwieniem to, że to jest pierwsza gra tej ekipy, ponieważ planszówki na świecie ukazują się od wielu, wielu lat, więc nawet... Ostatnio nawet Ignacy Trzewiczek przyznał, że też gdzieś dali ciała z instrukcją, bo nie sprawdzili na takich first time players, tylko na wyjadaczach. Nie. Nie. Ja już nie będę punktował za poszczególne rzeczy, ale... Nie punktuj, ponieważ... To jest, tu jest chaos, niejasności, nie tak, moi drodzy. Ale tutaj stanę w obronie tym razem, ponieważ no, okej, ci, którzy kupili grę na Wspieram To... Są frajerami. Mieli to nieszczęście, że dostali tę instrukcję. Nowy druk będzie już miał nową instrukcję i ta nowa instrukcja naprawdę jest poprawiona. Mhm. Ma ręce, nogi, głowę, odwłok, co tam to wszystkie mają. Piersi pewnie też. Czułki, wszystko tak. Jest, tak? Dobrze. Tryby są rozpisane fajnie, czytelnie, nie ma jakiegoś tam miszmaszu. Także to... I teraz, to jest w zasadzie coś, co miałem powiedzieć na początku, mogę to powiedzieć nawet na końcu, bo jeśli będziecie się zastanawiać, dlaczego nic z tego nie zostało poruszone, dobra, może powinienem był to powiedzieć na początku, zapomniałem, skupiliśmy się tutaj, bo zbliżamy się do końca, skupiliśmy się tutaj tylko i wyłącznie na grze, czyli to, co jest w tym pudełku, bo ja nie chcę potem, czy nie chcę, dobra, piszecie co chcecie, tak, ale nie będę odpowiadał na komentarze, a oni tak zawiedli graczy, mata złożona na 4, trzeba ją prasować, nie ma jeszcze figurek, instrukcja do kitu, miał być PDF. Słuchajcie, nie wnikamy tutaj we wszelkie poczynania PR-owe, marketingowe, promocyjne, tak? To nie jest przedmiotem tej recenzji, więc ja wiem, bo wiem, że było bardzo dużo kontrowersji, ja widziałem cały wątek na Wspieram To dotyczący instrukcji i ludzie się bardzo mocno żalili i narzekali i może niektórzy z Was sądzą, że przez pryzmat tego powinniśmy patrzeć na grę. Nie, od tego się odcinamy. Ale Stworze wygrało Grand Prix jako kampania wspieramowa. No, to też jest ciekawy paradoks, nie? I teraz pewnie ci wszyscy, którzy tam mieli takie pretensje, są też jeszcze tym bardziej podgotowani, jak to możliwe, jak mogło, jakim prawem, nie? Jest. Tu jest tylko gra, tam to wszystko, nie skupiamy się na tym, nie skupialiśmy, ponieważ powoli kończymy. Ja powiem tak. Znaczy co, ocena, czy jeszcze coś tam wrzucamy? Wiesz co, no ja myślę, że już tylko najstarsi górale i najbardziej wytrwali widzowie z nami zostali, więc myślę, że trzeba będzie teraz to jakąś szybką, znaczy, ładną klamrą spiąć. Ci, co u mnie oglądają, jeszcze wytrzymują, bo u mnie są tacy, wiesz, zatwardziali. Znaczy ja myślę, że ci, co nas tolerują, tak? Już chciałem powiedzieć jakieś inne słowa. Myślę, że ci, co nas tolerują, to też jeszcze z nami są. No bo jeśli jeszcze chcesz coś powiedzieć, jak najbardziej, wiesz, no to jest... Nie, spoko. To jest nasza, a nie moja, tak, nie, no, więc ja nie mogę ci niczego zabronić. Nie, spoko, ale myślę, że to jakby wyczerpałem chyba.
swój worek miłości i nienawiści do stworzeń. Miłości i nienawiści. No ja nie wiem, chcesz podsumować, bo ty masz troszeczkę, wiesz, tam inne, ty masz te swoje gradacje. Znaczy, tak, ja mam te swoje, ale myślę, że jeżeli przejdziemy do oceny, to zrobimy to jakby wspólnie. Najpierw ty dasz ocenę w waszej skali, a potem ja dam ocenę tą moją 3 pytania, 3 odpowiedzi. Dobrze. Także na obu kanałach wszyscy zobaczą podwójną. Okay. A zatem, moi drodzy, wysłuchaliście całej tej recenzji, wysłuchaliście, co ja miałem do powiedzenia, jak tylko Gambit dał mi dojść do głosu. Żartuję, nie, no przecież tak nie było. Ja już wszystko powiedziałem, tak? No, to jest gra, bo to jednak jest coś nowego. Dla mnie to pod wieloma względami jest coś nowego. Ja nie jestem tak doświadczonym graczem, tak wytrawnym jak Gambit, więc dla mnie tu dużo rzeczy było nowością i dużo rzeczy mi się podobało. Zgadzam się z wieloma minusami, o których Gambit mówił. Ja jednak uważam to za udany projekt. Uważam, że pierwsze koty za płoty. Jestem ciekaw, co będzie dalej. Tylko wiecie, nie? Dobra, nieważne. Ale ja generalnie uważam to za fajną grę. Ona klimatu dla mnie nie wytracała za szybko. Chętnie będę do niej wracał. Jestem spokojny o kolejnych kilkanaście jeszcze rozgrywek, bo to jeszcze zależy od ekipy i z jaką się będzie grało. Zawsze jak są nowi, to też jest ciekawiej. Jestem o to spokojny. Mi się ta gra podobała. Ona trafiła do mnie, u mnie na moje top 10 2018. 17. 17. 17. I za to wszystko ja tej grze daję, bo nie mamy połówek, tu by się należała połówka, ale no tak, żeby na zachętę, to ja jej daję 8. No dobra. Dałbym 7,5, ale zaokrąglę do 8. Tak, jednak za ten first try, za te pierwsze koty. Tak, ten trend, ja wiem, co będzie dalej. Ja już widziałem, co prawda nie Grzegorza, ale wiem, co będzie dalej z Underworld Kingdom. Aha, okej. Dobra, to, tak. No, nie miałem okazji. Dobra, to Magot dał 8, a moje 3 pytania, 3 odpowiedzi, bo tak. Więc pytanie numer 1. Moja BGG-owa ocena dla Stworze. I skoro Magot nie daje połówek, to ja dam połówkę Magota, czyli daję tej grze 4. A tam jest jaka skala? BGG? 4, od 1 do 10. Aha, okay. To jest dla mnie niestety w tym momencie już 4. Był efekt wow, ale już go nie ma. Zostało to wyprane, tak? Ale 10 to jest najniżej czy najwyżej? Najwyżej. Wow, jesteś surowy. Niestety. 4 ode mnie. Jakby nie czuję potrzeby grania w Stworze, tak? Nie sprawia mi już to radości. Mogę, jak ktoś mnie jakoś przekona, jak coś, mogę zagrać. Pewnie będę przekonywany, bo moja córka ma Stworze na tym liście 10 na 10 na tym wyzwaniu, więc musi 10 razy w tym roku w Stworze zagrać. Musi mieć z kim. Wow. Ty, to niech padnie do mnie, jak ty nie będziesz chciał grać, to... Także... Mówię, 4 ode mnie, no, nie porwała mnie, tak? Niestety w ostatecznym rozrachunku Stworze mnie nie porwało, nie chcę mi się za bardzo w to grać, ale jak ktoś mnie jakoś to chyba nie pogramy. To było moje pierwsze pytanie i pierwsza odpowiedź. Drugie pytanie, czy kupiłbym tę grę, gdybym nie dostał jej do recenzji? Bo jak mówiłem na początku, ten egzemplarz, który ja wam pokazywałem na moich zasadach, dostałem od ekipy Underworld Kingdom. I teraz ona kosztuje 259 zł w tym drugim druku. Nie kupiłbym. Nie kupiłbym. No bo nie, tak, wiedząc jak się w to gra, mając jakby to doświadczenie z grą, które mam teraz, nie kupiłbym, bo nie grałbym w to więcej. I moje trzecie pytanie, czy ta gra zostanie u mnie w kolekcji? To paradoksalnie zostanie na razie, ponieważ jak mówiłem, moja córka ma ją wpisaną na 10x10, więc musi mieć egzemplarz do grania. Zatem no, zostanie. No bez nie da się. No bez się nie da, ale... Ale jak się jej skończy, może. Jak się jej skończy wyzwanie 10 na 10, to Stworze, no na pewno będzie elementem otwartym na wymiany, tak? Bo inaczej pewnie się będzie u mnie kurzyło.
I tyle. Także to były moje trzy pytania, trzy odpowiedzi. No także widzicie, oceny są skrajnie różne. Ja będę chciał do tego wracać i mi się podobało ogólnie, mimo tych rzeczy, o których mówiliśmy. No, Gambit raczej do tego nie wróci i... Chyba, że z córką. Chyba, że w ramach jej tak. wyzwania. Dla mnie to też będzie wyzwanie. No, dla ciebie też będzie wyzwanie. A może nóż? A może nóż, tak. No dobra, to co? Trzeba będzie się pożegnać w podwójnym stylu, tak? W podwójnym waszym stylu. I waszym i naszym. Tak, pożegnamy się wspólnie chyba. Tak jest. Zatem co? Jeżeli oglądacie to u mnie, to zaglądajcie na mojego Facebooka, zaglądajcie na mojego Instagrama, linki są w opisie. W ogóle dzięki, że to obejrzeliście, że wytrzymaliście. Ja nie wiem, ile trwa to nagranie, ale trwa pewnie koszmarnie długo. Pewnie tak. Także wielkie, wielkie dzięki. Głoście dobre słowo o moim kanale, bo czemu by nie. I tak jak mówiłem, jeżeli jesteście również fanami Geek Factor, to wskoczcie do nich na kanał i obejrzyjcie chociaż kawałek tego materiału, przynajmniej ten różny, gdzie Magot jest sam, jeszcze beze mnie, bo jest taki fragment. I żeby chłopakom się też nabiło wyświetlenie, bo nie chcemy sobie podbierać widzów, po prostu. Tak, dziękuję. I ja również, nie powiedziałem tego na samym początku, ale wierzę, że dotrwaliście do końca, więc teraz moje przesłanie też zostanie wysłuchane. Słuchajcie, bo to jest... Ta nasza teraz recenzja jest częścią wspólną dwóch osobnych nagrań. Jedno jest moje, nasze, drugie jest Gambita, więc też bardzo was serdecznie proszę, wejdźcie chociaż na chwilę, aczkolwiek może nie tylko na chwilę, zobaczcie całe, zobaczcie, no może poza tą wspólną częścią, ale zobaczcie wstęp Gambita, zobaczcie jak on to robi, bo jeśli nie jesteście jego widzami, może zostaniecie, zobaczcie jak on tłumaczy zasady, może będą dla was fajniejsze, bo tak jak Gambit powiedział mi wcześniej, nie chcemy się tu kanibalizować, więc zobaczyliście nas, jeśli nie jesteście widzem Gambita, wejdźcie proszę do niego, a najlepiej zasubskrybujcie, zalajkujcie, bo to jest gość, tak? To jest gość. Jestem prysz, to i jest teraz, gość. I teraz mi głupio, bo ja tego nie powiedziałem. Ale dobra, to wszystko jasne. Więc tak, jak to najbardziej... To samo przesłanie do moich widzów, którzy nie oglądają jeszcze Geek Factor. Teraz mi jest głupio. Teraz ja połechtaliśmy ega. W każdym razie, ja wam dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję... Nie, dobra, dziękuję sobie, że sobie kupiłem grę. I w naszym stylu zapraszam was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania. Tak, dużo grajcie w planszówki, bo to jest rewelacyjna rzecz. Jak najbardziej. To co? Dziękujemy wam obaj bardzo serdecznie za uwagę i wytrwałość i cierpliwość. Dziękujemy. I do zobaczenia gdzieś tam w eterze. Cześć! Hej!